W tym odcinku przetestujemy sobie dzika Sour Apple. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to dzik. Informacje o smaku, jest to kwaśne jabłko. Skład produktu. Wartość odżywczą. Informacje, że produkt się przetwarza. Żeby po wypiciu tą puszkę wyrzucić. Pojemność jest to pół litra. Historyjkę dzika. Informacje, że produkt jest dla osób pełnoletnich. Kod kreskowy. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, mam taki jasno zielony kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No, czy to jest kwaśne? Nie powiedziałbym. Smakuje to jak chupa chups jabłkowy. Jest ogólnie smaku dobre, takie fajne. Tutaj macie cenę, jest to 5 zł 49 groszy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma przyjemny jabłkowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7,5 na 10, ponieważ mi zasmakował. I na dzisiaj to koniec i pa pa!